Witajcie w następnej degustacji. I w następnej degustacji takiego w miarę różowego ginu. Tym razem jest Brudok, szkocki producent piwa. W większości, no ale jak się ma browar, to można i destylować to, co zostało. Oszczędności są wielkie z tego. Zresztą większość browarów sobie dorabia, właśnie produkując gin albo wódkę. No bo to jest bardzo łatwo. No, i tak mają odpady, które można i jeszcze przedestylować. Tak? To czemu nie? Mamy tutaj gin, który ma pod tytuł Peach and Passion Fruit. Jest to z serii Lone Wolf i stara etykieta była naprawdę, naprawdę piękna. Taki w indyjskim stylu narysowana głowa wilka. Zresztą, jeżeli zobaczycie inne Lone Wolfy na moim kanale, zobaczycie, jaka piękna to była etykieta. Różniły się kolorami oczywiście ze względu na owoce, które były użyte w ginie. I była też wersja do tego właśnie ginu. No a teraz co? Wygląda jak taka etykieta zastępcza troszeczkę. Wygląda tanio. Takie paskudne dodatki z Primarku. Ja wiem, że w Polsce Primark jest uważany za super elegancki sklep, ale tutaj w Anglii to rzeczy się walają po podłodze i jest paskudnie. Także to nie wygląda super ekskluzywnie. To wygląda po prostu tanio. Tanio i lekko wulgarnie nawet. Według mnie. No nie postarali się. Stara etykieta była dużo, dużo fajniejsza. Natomiast z tyłu piszą fajne rzeczy, że odrzucili 39 różnych odmian jałowca, zanim znaleźli tą najlepszą, która pochodzi z Toskanii. No i najlepszej, cudownej swojej destylarni Velon. Zmieszali ten jałowiec z białą brzoskwinią i słodką marakują. I z dodatkiem jeszcze jest odrobiny juzu. I wysmarowali coś takiego. W dodatku chwalą się, że są pierwszą carbon negative destillery, czyli destylarnia, która emituje mniej niż wytwarza, tak? A nie, że znaczy, to tak trochę głupio zabrzmiało, ale chodzi o to, że zabierając z powietrza dwa razy więcej dwutlenku węgla niż go produkują. Coś w tym stylu. No, słuszna sprawa. W każdym razie ta etykieta mi się nie podoba cały czas. Jest koreczek. Nawet wygląda na naturalny. No i to taki lekko różowawy jest ten kolorek. Przyjemny. Czuć podstawę, czuć jałowiec i inne składniki. Ale zarazem jest też taka dosyć przyjemna, taka soczysta marakuja i odrobinę brzoskwini. Ta marakuja jest tutaj na pierwszym planie. Sprawia takie bardzo przyjemne wrażenie nawet. Przyjemne, odrobina słodyczy, ale nie za dużo. Dosyć tak właśnie soczyście. Owocowo, bardzo fajnie. Dobra, to ciekawe, jak jest w smaku. Wasze zdrowie. Ktoś mógłby powiedzieć, że perfumowana gorzała. To niezbyt pochlebnie zabrzmiało. Natomiast pierwsze wrażenie jest całkiem przyjemne.
lekka, umiarkowana słodycz. Fajna. Czuć na początku właśnie gin jako taki, prawda, tą podstawę. Później wchodzi taka dosyć soczysta marakuja, za którą ukrywa się lekko brzoskwinia, tak? Bardzo jest to przyjemne, natomiast później wchodzą takie dosyć ostre, siermiężne nuty alkoholowe, pieprzne, palące. No i to, że tak powiem, rujnuje troszeczkę tą pierwszą, pierwszy odbiór. I to trochę trwa. To niestety trochę trwa. Ten alkohol jest dosyć ostry, palący. No i to nie jest to, co mi się lubią najbardziej. Natomiast później, jak to już przejdzie, to jest taki fajny brzoskwiniowy posmak. Już na końcu, prawda? Czyli ta brzoskwinia w końcu wygrywa z marakują i jest bardziej odczuwalna. Ale to już jest takie późne odczucie w ustach i aftertaste, powiedzmy, nie? Jakby ten alkohol był bardziej ułożony, przyjemniejszy taki, to naprawdę byłby spoko gin. Naprawdę. A tak nadaje się tylko i wyłącznie do drinku, bo czymś trzeba złamać tą ostrość. Natomiast sam smak owocowy jest naprawdę fajny, naprawdę mi się podoba. Jakbym porównał do innych tych owocowych ginów z Brudoga, które próbowałem, no to ten najgorzej wygląda. Ten alkohol jest taki jakiś ostrzejszy niż zapamiętałem z tamtych ginów, co no dziwne troszeczkę tu jest. No, chyba że właśnie ze zmianą etykiety jest też i zmiana nieco receptury, gdzie ten gin jest taki jakiś taki ostrzejszy, niedorobiony troszeczkę, poganiany, nie wiem, no. Co prawda, z każdym nowym łykiem podniebienie się troszkę przyzwyczaja i już tak nie pali. Niemniej jednak, o, teraz jest ostro. I jest krócej. O, już mamy więcej brzoskwini. No, no to nie no, do koktajlu. Zdecydowanie. Samego tak nie bardzo. Nawet z lodem. Także jakby tak porównać do tego befetera, który był tuż przed, wczoraj, no to muszę powiedzieć, że befeter jest delikatny, można go pić samego, a Brudoga nie. Brudoga nie można pić samego, niestety. Chociaż jest całkiem przyjemny i owocowy. I tak, ale już go trzeba mieszać, niestety. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak chcesz, podobał mi się ten gin. Smaczny. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Slandzia.